Dzień dobry, witamy na podcaście Luźne Rozmowy. Luźne Rozmowy z niskimi składkami. Dziś moim specjalnym gościem jest Arkadiusz Sieroń. Witam wszystkich, cześć. Cześć Arkadiuszu, jeśli nie znacie Arkadiusza, to jest doktor nauk ekonomicznych, osoba związana z Instytutem Misesa, członek zarządu Instytutu Misesa oraz autor wielu książek, artykułów ekonomicznych, więc mam nadzieję, troszkę o tej ekonomii porozmawiamy, ale zanim przejdziemy do naszego clue, to porozmawiamy sobie, jako że to luźna rozmowa, o podróżach, bo podróżujesz dość sporo. Więc gdzie się lubisz wybierać i czemu akurat w Bieszczady? No tak. Kiedyś w sumie bardziej podróżowałem, teraz trochę mniej ze względu na różne obowiązki, ale tak, zawsze staram się być w każdym roku kilkukrotnie w górach, w Beskidach, no w tym czasem w Bieszczadach. To jest bardzo, bardzo fajne, takie trochę pozwala tak oczyścić umysł, ale także takie jest wolnościowe trochę, można właśnie na łonie natury gdzieś chodzić po ścieżkach górskich tutaj. Okej, rozumiem, czyli, ale nie łamiesz zakazów, które są tam, nie zbaczasz z jakichś ścieżek wyznaczonych, czy zbaczasz? I też moje pytanie, czy pomaga ci to w pracy, bo dość jesteś takim płodnym w jakiś sposób ekonomistą, jest wiele twoich artykułów, które można przeczytać, też wydałeś książkę. Czy właśnie takie podróżowanie, zwiedzanie też pomogło ci w poukładaniu myśli, czy łączysz właśnie podróżowanie w jakikolwiek sposób z pracą? O, dobre pytanie, w sumie tak nie myślałem o tym, ale myślę, że taka podróż czy wyjazd w góry raz na miesiąc, raz na dwa miesiące na pewno pomaga tak jakoś odpocząć psychicznie, tutaj ten stres jakoś zredukować i jak gdyby energetycznie tak napełnić człowieka do dalszej pracy i do pisania kolejnych tekstów. Jasne, jasne. A to jeszcze zapytam oczywiście, jak będziesz chciał coś powiedzieć więcej, to tam też możesz skończyć, ale pytanie, gdzie według ciebie powinien być każdy wolnościowiec? Bo zawsze mi tak przychodzi do głowy, że Stany Zjednoczone, ale czy na przykład Bieszczady i góry to też dobre miejsce dla wolnościowców? Jak najbardziej. Też może zaskoczy niektórych, ale myślę, że na wschodzie też powinien być każdy wolnościowiec. Właśnie. Tutaj jak wcześniej tam rozmawialiśmy, tam się spytałeś, gdzie najbardziej się czułem wolny. I jak sobie myślałem o tym, to chyba tak naprawdę na stepie. Na stepie gdzieś w Kirgistanie albo w Mongolii. Okay. Są takie wielkie przestrzenie i to jakoś tak wpływa na człowieka, że czuję się tam naprawdę wolny. Aczkolwiek tu trzeba być ostrożnym, bo kiedyś sporo podróżowałem po Ukrainie, po Mołdawii, tego typu państwach i mi się wydawało, że tam jest taki bardzo dynamiczny handel uliczny, tak? I że to są takie prawdziwe wolnościowe kraje, bo ten handel kwitnie. No ale oczywiście no to, że mamy taki handel uliczny, no to nie znaczy, że mamy taką swobodę przedsiębiorczości i mamy poszanowanie dla własności prywatnej. Tak naprawdę często taki handel jest jedyną deską ratunku i właśnie on dlatego kwitnie, że jakieś takie bardziej sformalizowane, większe biznesy nie są możliwe bez odpowiednich koneksji i tak dalej, więc na to też tutaj uczulam, że taka wolność uliczna niekoniecznie jest to sama z taką wolnością gospodarczą w szerszym czy takim bardziej formalnym znaczeniu. Zgadzam się tutaj, no bo sam te państwa, które przytoczyłeś, Mongolia, Mołdawia, Ukraina, nie są państwa, które są gdzieś tam w topie, jeśli chodzi o ranking wolnościowe. Chociaż zauważamy tam, tak jak sam podałeś, no w Polsce mało jest takich miejsc, gdzie wiesz, że masz taki handel właśnie uliczny, stricte, taki jakby w takim rozumieniu wolnościowym, nie? Tam to się pojawia, ale to nie są wszystkie czynniki, które mają wpływ na to, czy dane państwo jest wolnościowe, czy nie. Bo taka anarchia raczej nie służy wolności ekonomicznej. W jakiś sposób, nie wiem, czy jesteś zwolennikiem, że jakieś tam państwo minimum musi istnieć, bo przecież tutaj są różne... Nie, ja jestem akapem. Jesteś całkowitym akapem, okej. Okay. Jestem akapem, tak. No dobrze, dobrze. Choć niektórzy teraz chyba się obawiają, że bo ja traktuję tę epidemię całkiem poważnie, tak ostrożnie podchodzę do tego i niektórzy mogą przypisywać, że nagle, nie wiem, przestałem być libertarianinem czy coś takiego. Nie, tu uspokajam cały czas
Cały czas jestem jak najbardziej za AKP-em. No to dobrze, to przejdźmy w takim razie, jak już rzuciłeś to słowo epidemia i też często do niego odnosisz, to powiedz mi, jak właśnie reagujesz na te różnego regulacje, które teraz pojawiają się? Czy chodzisz w masce na przykład? Dobrze, tylko jeszcze tak mi się przypomniało o Okej. miejscu, gdzie powinien być wolnościowiec. Myślę, że Liechtenstein też. Ja byłem raz w Liechtensteinie i mi się wydaje, że to jest też bardzo dobre miejsce, bo to jest takie no, małe, no właściwie państwo miasto, czy właściwie państwo wieś, bo Vaduz, stolica Liechtensteinu, to bardziej przypomina wieś tak naprawdę, ale w tej wsi jest siedziba, to znaczy siedziba, no jest oddział. Nie wiem, tam Deloitte, Ernst & Young, są sklepy z zegarkami Patka i tak dalej, więc to jest takie bardzo ciekawe miejsce, gdzie z jednej strony bardzo niewielkie, taka mała miejscowość w górach, z drugiej strony widać to bogactwo, no, i jeszcze to jest księstwo, więc to też jest wszystko bardzo ciekawe, takie zdecentralizowane, poszanowanie dla własności prywatnej, dla produkcji przemysłowej, więc to mi się wydaje też Okej. takie ciekawe miejsce. No mnie zachęciłeś, ja w ogóle już od dawna myślałem, żeby się wybrać do Liechtenstein, ale też jesteś zwolennikiem tej teorii Europy miliona Liechtensteinów? No, tutaj te dane historyczne tak pokazują, że Europa się rozwijała i ten początek kapitalizmu się rozwijał, kiedy Europa była zdecentralizowana, więc myślę, że to był jeden z czynników, i tu chyba jest konsensus wśród historyków gospodarczych, że to właśnie był jeden z czynników odpowiadających za tutaj rozwój gospodarczy Europy. No oczywiście, to nawet jak ktoś prześledzi rozbicie dzielnicowe Polski, to widać, że jakby postępował tam rozwój ekonomiczny tych rejonów. No ale nagle pojawiło się zagrożenie. Nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że wtedy doszło do najazdów mongolskich i doszło do zjednoczenia. Teraz mamy i do zwiększenia jakby siły państwa w jakiś sposób. Teraz też mamy takie zagrożenie, to jest koronawirus. No i właśnie jak uważasz tutaj, czy państwo się rozrasta i to dobrze, że się państwo rozrasta, no bo zaczynają nam wyznaczać więcej granic, takich jak w życiu codziennym, które musimy przestrzegać. Czy uważasz, że to dobrze? Czy uważasz, że coś takiego powinno mieć miejsce? Nie, no oczywiście to nie jest nic dobrego, kiedy państwo się rozrasta, więc i tutaj się obawiam pewnego, tutaj w literaturze się mówi o tak zwanym efekcie zapadki, czyli w momentach kryzysowych państwo się zawsze rozrasta, później jak kryzys mija, no państwo się trochę zwija, ale nigdy nie zwija tej działalności do punktu przed kryzysem, więc ja się trochę tego obawiam, aczkolwiek no, mam nadzieję, że te wszystkie obostrzenia i regulacje zostaną cofnięte, no ale obawiam się, że na przykład będzie więcej regulacji związanych z podróżowaniem, z przemieszczaniem się. Ale uważasz, że właśnie te wszystkie regulacje, które gdzieś tam pojawiają się, ograniczenie w jakikolwiek sposób działania ekonomii, naszej gospodarki, czy to było potrzebne? W sensie, czy nawet jako wolnościowiec byś zachęcał ludzi do tego, żeby gdzieś zatrzymywali na przykład swoje zakłady fryzjerskie, teraz temat modny, bo będą otwierane. Czy zachęcałbyś do tego, żeby zamknęli ci przedsiębiorcy prywatnie, tak też oddolnie byś zachęcał do tego, czy raczej nie? I też na przykład kwestia noszenia masek. Czy nosisz maskę? Bo w sumie nie odpowiedziałeś cały czas na to pytanie. Tak, jak wychodzę na zewnątrz, to zakładam maseczkę, tak. Później jak tutaj codziennie praktycznie chodzę sobie wzdłuż Odry, to tam zdejmuję, no bo tam jak jestem na łonie natury, no to ta maseczka nie jest specjalnie potrzebna, ale jak zanim dojdę do tej rzeki, tam muszę kawałek przejść miastem, jakiś tam ludzi mijam, więc tę maseczkę zakładam, tak? Nie, rozumiem. Ja na przykład ze swojej prywatnej strony powiem, że w miejscach zamkniętych, jak gdzieś jestem, to tak nawet mentalnie, nie? Gdzieś jestem tego zwolennikiem, bo to często się mówi, że to właśnie głównie do zarażeń dochodzi w jakichś takich budynkach zamkniętych, nie? Jak gdzieś tam siedzisz, to wtedy, że te Tak, maski się sprawdzają. czy
środkach transportu. O, tak. Zresztą w ogóle to była taka rzecz, która w Azji w jakiś sposób zawsze mi się podobała, że, bo też rozwiążmy jedną kwestię, maska nie chroni ciebie przed zarażeniem, tylko powoduje, że to ty nie zarażasz innych. To raczej w tą stronę działa, tak? Tu się... Raczej tak. Tam jakoś minimalnie ponoć jednak chroni, ale w dużo większym stopniu jak gdyby sprawia, że to ty nie zarażasz innych. Tak? Tak. I właśnie to mi się bardzo podobało gdzieś tam w krajach azjatyckich, że ludzie sami oddolnie, prywatnie kupowali sobie maski, jak na przykład byli przeziębieni, żeby po prostu nie zarażać innych. I mam nadzieję, że to jest taki plus gdzieś tego koronawirusa, że teraz mam nadzieję, na przykład ja na pewno będę miał taką większą swobodę do tego, żeby założyć maskę po prostu jak będę przeziębiony czy coś, żeby po prostu nie zarażać innych, bo wydaje mi się, że gdzieś nie wypada. No jasne, jest to bardzo słuszne podejście, takie z dużą troską o innych. Okay. Tak, a propos tego, tych regulacji, lockdownu i tak dalej, wydaje mi się, że na początku właśnie warto sobie uzmysłowić jedną rzecz, że to zamrożenie gospodarki tak naprawdę w dużej mierze wynika z dobrowolnych, oddolnych działań ludzi. Jest wiele już artykułów zarówno takich blogowych, jak i naukowych już, które pokazują, że spadek aktywności gospodarczej zaczął się jeszcze przed wprowadzeniem tego oficjalnego, powiedzmy, lockdownu, czy to w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych. Wiele firm kierowało pracowników do pracy zdalnej jeszcze przed, czy długo przed tutaj oficjalnymi regulacjami, więc tutaj zwracam na to uwagę, bo wydaje mi się, że wielu libertarian popełnia też taki błąd, który zakłada, że państwo czy rząd jest wszechmocny i że ten cały lockdown to jest wyłącznie wina rządu. Oczywiście tutaj te obostrzenia troszeczkę dodały do tego, to na pewno część tych obostrzeń w ogóle była bez sensu, tak? Jak zakaz chodzenia do lasu, to tak, jest to była bzdura. Absurd. I jest też rzeczą oczywistą, że lockdown nie jest tak naprawdę w długim terminie, nawet w średnim terminie, czy nawet w krótkim terminie tak naprawdę to nie jest sensowna polityka, tak? Bo to jest tylko namiastka czy pewien substytut tego innych rozwiązań, na które Polska nie była gotowa, czy jak gdyby te regulacje one wynikały z tego, że polska służba zdrowia była w fatalnym stanie, że nie mieliśmy maseczek, nie mieliśmy sprzętu, nie mieliśmy wywiadu epidemicznego. No tak. To było takie spowolnienie, żeby nie było nie mieliśmy, tego boomu, tak, nie? Żeby nie, nie mieliśmy służby, testów tak. I tak dalej, więc to jest nawet nie second best, to jest tam jakieś któreś w kolejce działanie, więc tylko ono było po prostu w tych warunkach, no prawdopodobnie to była jedyna rozsądna jakaś tam decyzja z punktu widzenia rządu, który w tych warunkach odpowiada też za służbę zdrowia, więc jakoś to zrozumiem, ale przede wszystkim mi się wydaje, że właśnie warto pamiętać, że to spowolnienie gospodarcze, ono by było nieważne, czy rząd by wprowadził tak daleko idące ograniczenia, czy nie, bo po prostu ludzie z troski o swoje zdrowie oraz z troski o zdrowie innych już zaczęli sami jakby się izolować w domu i ograniczać swoją aktywność. Zgadza się. U mnie też w firmie do tego doszło, że już tam dochodziło do pewnych ograniczeń, odwołań. Pracuję w Filharmonii Łódzkiej, więc automatycznie jakby Filharmonia zaczęła odwoływać wydarzenia z tym związane, żeby właśnie, szczególnie, że w Filharmonii Łódzkiej pojawiły się pierwsze przypadki w Polsce. Więc musieliśmy gdzieś tam też to ograniczać i do takich ograniczeń dochodziło. Tylko teraz jedna rzecz, o której tam wspomniałeś, że ludzie zaczęli już ograniczać swoją aktywność. A ja mam inne pytanie. Czy kryzys zbliżał się, bo mimo wszystko, i gdyby nie doszło do koronawirusa, to czy do kryzysu by doszło? Bo wiadomo, że kryzys przyspieszył wiele procesów związanych z kryzysem, ale widzieliśmy też wiele różnych wskaźników, które wskazywały na to, że ten kryzys jakiś ekonomiczny do niego dojdzie, dlatego że mieliśmy już bardzo długi okres prosperity, no i ze względu na cykle koniunkturalne, no gdzieś musi dojść do załamania. Czy wydaje ci się, że do kryzysu ekonomicznego doszłoby mimo wszystko? No, prędzej czy później jakiś kryzys by wystąpił.
To jest dobre pytanie, ale tu zależy chyba od państwa, bo na przykład gospodarka niemiecka no już była na krawędzi recesji przed epidemią. Gospodarka włoska już była w recesji. Gospodarka japońska już była w recesji. Gospodarka amerykańska nie. Gospodarka polska miała się też całkiem nieźle. Oczywiście było pewne spowolnienie. No tak, związane z połączeniem naszej gospodarki dość mocno z niemiecką. Tak mi się wydaje, że Tak, Niemcy tak. zaczęły zwalniać, więc my też, ale mimo wszystko ten, no u nas wzrosty cały czas były, nie? Ta polska gospodarka nie była w takiej najgorszej jakości przed kryzysem. Tak, więc nie jestem pewien, czy gdyby nie epidemia, czy ten kryzys by się pojawił w gospodarce polskiej, albo na przykład w amerykańskiej, tak? Okej. Okay. Czyli jakieś Gdzie, takie gdzie. lokalne kryzysy by się pojawiły, mówisz, gdzieś tam, No ewentualnie? tak, tutaj już to spowolnienie było widoczne, ale no, tak jak mówię, dotyczyło ono gospodarki japońskiej oraz bardziej strefy euro. Okej. Znaczy chcę troszkę już przejść na tematy ekonomiczne, uciec od koronawirusa, Jasne. bo po prostu wydaje mi się, że już Tak, tyle ludzi o tym uciekajmy. gada i to już jest tak męczące dla wszystkich. Jak na początku to był taki gorący temat, to teraz bardziej o ekonomii chciałbym z tobą porozmawiać. I po prostu spytać, czy mamy kryzys teraz w Polsce? Bo wiesz, to jest tak, że to też No mamy, tak. drugie pytanie, kiedy był ostatni kryzys ekonomiczny? Czy w Polsce jest kryzys ekonomiczny? Bo wydaje mi się, że dla wielu ten kryzys ekonomiczny wcześniej, jeszcze przed wybuchem tej pandemii, to była jakaś, wiesz, abstrakcyjna rzecz, która w Polsce nie Tak, tak, występuje, tak. no bo ten z roku 2008, no przeszliśmy raczej suchą nogą. No zgadza się, właściwie, to znaczy jeszcze w Polsce recesji nie ma. Dosłownie wczoraj chyba GUS opublikował dane o PKB za pierwszy kwartał i tutaj w pierwszym kwartale PKB Polski wzrosło o 1,9% rok do roku. Oczywiście był tam spadek o chyba 0,5% w pierwszym kwartale w porównaniu do czwartego kwartału poprzedniego roku. No ale to jest po pierwsze dopiero jeden taki kwartał, po drugie tutaj w tej rocznej skali tutaj wciąż wzrosty są. Więc Czyli nie można powiedzieć jednoznacznie, że to jest znaczy, kryzys. no oczywiście, że jest kryzys, nie ma jeszcze takiej technicznej recesji, jeżeli sobie ją zdefiniujemy, tak jak się to często robi, że są to dwa kwartały spadków. Więc to, ale no, oczywiście drugi kwartał będzie gorszy od pierwszego, bo te obostrzenia one weszły gdzieś w połowie marca, tak naprawdę, więc to tak naprawdę 2 tygodnie tylko pierwszego kwartału, a i tak spowodowały tutaj największy spadek gospodarki od 20 kilku lat. Więc, a w drugim kwartale mamy cały kwiecień fatalny, no i jeszcze maj będzie też słaby. Może trochę już w czerwcu będzie lepiej, mam taką nadzieję. Ale No ale nie wygląda to kolorowo, a co też budzi moje nie obawy. wygląda tak. Oszczędności chyba dość mocno na razie są przejadane, bo jakieś tam oszczędności Polacy mieli, no i niedługo te oszczędności się mogą skończyć. I wtedy już w ogóle będzie niebezpiecznie. Wiesz, firmy zaczynają się zamykać, tak? To jest bardzo niebezpieczna rzecz. I na razie może jeszcze na słupkach tego nie widać, ale niedługo myślę, że dojdzie do takiej zapaści. Bo kryzys, tak jak mówisz, możemy mówić już o kryzysie, ale do takiej zapaści, no moim zdaniem jest bardzo duża szansa, że dojdzie. Ja nie wiem, jak ty to oceniasz. Czy uda się jakoś to przezwyciężyć? Tarcze rządu i Jarosław Kaczyński z premierem Morawieckim nas uratują? Czy raczej będzie gorzej, czy lepiej? O, może tak po prostu to pytanie zadam. Twoim zdaniem. Moim zdaniem, muszę się przyznać, że bardziej w sumie śledzę gospodarkę amerykańską ze względu też na obowiązki zawodowe, ale wydaje mi się, że najgorsze chyba w Polsce w pewnym sensie mamy za sobą. Teraz te różne pakiety zostały uchwalone. One jakoś będą pomagać tym przedsiębiorcom. Oczywiście tu jest jeszcze taki mechanizm, że tutaj w Polsce umowy o pracę są 3-miesięczne i mamy taki okres wypowiedzenia, więc też na przykład bezrobocie za kwiecień one trochę wzrosło, ale nie na przykład tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta stopa bezrobocia wzrosła bardzo silnie.
Więc w Polsce tutaj pod tym względem może być lepiej, ale też tak jak mówisz, to może być pewne tutaj opóźnienie i nie wszystko widzimy tutaj i w danych, tak? Jasne, 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 jasne. A to jeśli mówisz, że zajmujesz się historią, znaczy ekonomią Stanów Zjednoczonych głównie, to w Stanach Zjednoczonych będzie lepiej, czy będzie raczej gorzej? Jak to No, oceniasz? Wiem, że to jest trudne pytanie, bo to jest tak, trochę wróżenie z fusów tak. Tak, to i... jest trochę wróżenie z fusów i tutaj wszelkie teraz jest taki ocean niepewności, że tutaj wszelkie predykcje bardzo szybko się dezaktualizują. No myślę, że w Stanach Zjednoczonych też najgorsze chyba mamy za nami, aczkolwiek nie wiem, czy już osiągnęliśmy bottom. No, ale tam, zwłaszcza rynek pracy, to jest niewyobrażalne, co tam się dzieje. Już chyba ponad 30 milionów Amerykanów tutaj zaaplikowało o wnioski, o zasiłek, tutaj zaaplikowało o zasiłek dla bezrobotnych. Więc tam ta oficjalna stopa bezrobocia jest już kilkanaście procent. A tak naprawdę te najnowsze dane pokazują, że ona je osiągnęła już poziom notowany, czy może osiągnąć notowany ostatnio podczas Wielkiej Depresji z lat 30. ubiegłego wieku. Więc to jest to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o rynek pracy, to jest coś niewyobrażalnego. No, w Polsce pod tym względem jest lepiej, tak? Z czego to do końca wynika? Nie wiadomo. Może i trochę mniejszy udział usług w polskiej gospodarce. No i też może to, co powiedziałeś, że właśnie, że dużo ludzi pracujących na umowę o pracę dopiero po 3 miesiącach Tak, to to zauważamy. dopiero, więc tak, to dopiero możemy zobaczyć później. Też jak w moim tekście pierwszym o pandemii, też tam wskazywałem, że Polska może relatywnie mniej ucierpieć niż inne kraje, bo na przykład Polska nie jest taką turystyczną destynacją jak Włochy czy Hiszpania. No tak. Czy w Tak. ogóle wiesz, kraje, już nawet nie chodzi o skalę, no bo Włochy, czy tam Francja, czy Hiszpania to są takie ogromne miejsca turystyczne, ale na przykład rozmawialiśmy też z moim znajomym, też na jednym podcaście, na który zapraszam, na temat Cypru. Na temat Cypru i tego, tam sytuacja, wiesz, to jest kraj, który bardzo mocno jest też uzależniony od turystyki i takich małych krajów uzależnionych No od tak. turystyki, jakichś właśnie wyspiarskich szczególnie, no to dla nich to jest trochę katastrofa. Wiesz, tam na Cyprze ja już też cały czas śledzę, oni tam się bardzo nastawiają mocno, jak otworzyć na tą turystykę. Oni chcą tą turystykę, no ale wiadomo, jaka jest mentalność teraz na świecie, jakie podejście. No to świat stoi przed moim zdaniem bardzo dużym problemem i te lokalne kryzysy, o których tam mówiliśmy wcześniej, no chyba ich nie unikniemy. Pytanie, jak to się odbije też, wiesz, na światowej gospodarce. No tak. Tutaj dla tych takich małych państw właśnie uzależnionych silnie od jednego sektora, czy to od turystyki, czy innych, tu też jest pewna przewaga Polski, tak? Bo to nie jest tak jak na Słowacji, gdzie dominuje powiedzmy przemysł samochodowy, tylko polska gospodarka też jest duża, dosyć nieźle zdywersyfikowana, więc to na pewno też pomaga, tak? Okej, ale też takie, wiesz, ja się zgadzam z tym w 100%, ale boję się jednej rzeczy, że to tego, co powiedział Kaczyński, że jest takie trochę, no jest kryzys, to przedsiębiorcy muszą za niego zapłacić, że jest takie trochę dojenie polskiego przedsiębiorcy. I nie wiem, czy te tarcze antykryzysowe, które są dobrym rozwiązaniem. I tutaj płynnie może chciałbym przejść do tego też, jakie wolnościowcy mają pomysły na kryzys, co powinno się robić, czy raczej laissez-faire? Zostawcie nas, czy raczej właśnie takie dopłacanie, wspieranie jakieś finansowo przez państwo? Jak ty to widzisz? Nie no, oczywiście z takiego wolnościowego punktu widzenia tutaj wspieranie takie finansowe przez państwo nie jest taką optymalną polityką. Aczkolwiek ja tak prywatnie jestem w stanie się zgodzić, że w krótkim okresie powiedzmy jakieś takie wsparcie, powiedzmy ratowanie przed bankructwem, no jeszcze jakoś jestem w stanie tak, aby państwo uchroniło przed falą bankructw. No, może jakoś jestem w stanie to zaakceptować, ale wiele tych programów jest na pewno nieakceptowalnych. No i z punktu widzenia tutaj Instytut Misesa opracował swoją tarczę.
No i tam pokazujemy, że no dużo lepszym pomysłem byłoby chociażby zmniejszenie obciążeń fiskalnych, tak? Można przecież w ten sposób pomóc firmom, tak? W ich kłopotach płynnościowych. Niekoniecznie od razu może przelewajmy im pieniądze, tylko może właśnie zawieśmy czy zlikwidujmy składki na ZUS, czy podatek PIT, CIT, tutaj Tak, jeśli. ZUS, myślę, że to jest. Zresztą to chyba gdzieś tam się dzieje troszkę, nie? Można tam składać o odroczenie i to jest. Tak, Ale to jest. tam coś się dzieje, ale to powinno być z automatu tak naprawdę, a nie, że jeszcze trzeba składać wniosek, tam udowodnić, że obroty spadły A i tak tak. No biurokracja, biurokracja nam rośnie, tak? dalej. No niestety, tak. Czy można na przykład zawsze podwyższyć kwotę wolną od podatku tu już mówię o wsparciu bardziej dla osób fizycznych, tak? No i tutaj, no, tak jak w tej tarczy pokazujemy, no tutaj wydatki państwowe są już pewnym obciążeniem dla sektora prywatnego, więc kolejne wydatki, no, raczej nie pomogą, tak? A na pewno, i tutaj warto na to zwrócić uwagę, bo tutaj rząd tam przebąkiwał coś o jakichś nowych podatkach na sfinansowanie tej tarczy. No, nakładanie podatków podczas recesji czy kryzysu gospodarczego na pewno nie pomoże, tylko pogłębi jeszcze problem, tak? No jasne, jasne, jasne. Tak. I to też pokazuje przypadek grecki, gdzie tam podczas kryzysu wierzyciele Grecji tutaj chcieli polepszyć finanse publiczne Greków, no ale w najgłupszy z możliwych sposobów, czyli poprzez wzrost podatków, co tylko hamowało wzrost gospodarczy. Czy na przykład w Japonii teraz też gospodarka jest w recesji, między innymi ze względu na podwyżki VAT-u. Tak, no to na pewno nie pomaga. Nie, no jasne. To jest, wiesz, retorycznie łatwo zrobić coś takiego, na przykład co robi teraz PiS, że powiedzieć, że opodatkujmy najbogatszych, opodatkujmy wielkie korporacje, niech one zapłacą, żeby ludzie wyszli z kryzysu. Tylko to moim zdaniem budzi ogromną obawę, że te wielkie korporacje, jak będą tak opodatkowywane, to po prostu będą uciekały z tych miejsc i to pogłębi jeszcze bardziej kryzys, aniżeli doprowadzi do jego rozwiązania. Zresztą tam pojawił się teraz jakiś podatek na smartfony i tablety. Więc no to też w żaden sposób nie będzie zachęcające dla inwestorów, żeby gdzieś tutaj funkcjonować w takim kraju. Ale moim zdaniem to też jest, wiesz, ten kryzys jest takim dobrym momentem, żeby się zastanowić nad tym, może tak z perspektywy wolnościowców, z jakich rzeczy państwo powinno zrezygnować. Bo wiesz, państwo się strasznie nam rozrosło wszędzie na świecie. Gdzieś tam kiedyś, dawno temu, ktoś mądry powiedział o państwie minimum, czym się powinno zajmować państwo. Ja wiem, że ty wolałbyś, żeby był całkowity AKAP, ale na razie Tak. powiedzmy, że państwo minimum jest taką dla ciebie drogą może pośrednią. Tak myślę, że gdzieś w tą stronę by to mogło iść. Czy też rzeczą, na którą byś się jakoś bardzo też nie obraził, gdybyś dostał teraz państwo minimum, myślę, że brałbyś w ciemno. Jasne, jasne, tak. I może zastanowić się, wiesz, nad takim nowym państwem minimum, czyli znowu zastanowić się, jakimi rzeczami powinno zajmować się państwo w dzisiejszych czasach, a z jakich zrezygnować, bo są po prostu dużym kosztem. Wiesz, pierwszy przykład, który mi przychodzi teraz do głowy, to jest górnicy, którzy jadą do Warszawy, do których musimy dopłacać. Przy w ogóle. Znaczy, ja nie mam nic do górników. Jeśli to jest prywatna firma, gdzieś oni chcą sobie zarabiać, jasne, w ogóle super życzę im, ale jeśli teraz dopłacamy do jakiejś 13. pensji, dopłacamy tam do ich różnych dodatków, które oni mają. A taniej jest nam po prostu ściągać węgiel z zagranicy. Poza tym cała energetyka zaczyna przychodzić w odnawialne źródła energii, czy też teraz myślimy o tej energii atomowej. To właśnie gdzieś tutaj się zastanowić, z czego państwo powinno rezygnować. I moim zdaniem jedną z takich rzeczy to są właśnie jakieś takie absurdalne dopłaty. Oczywiście, no generalnie państwo powinno się samo rozwiązać, ale dopóki to nie nastąpi. No tutaj zwróciłeś słuszną uwagę na to, że państwo zajmuje się zbyt wieloma rzeczami i przez to nie zajmuje się adekwatnie tym, czym powinno się zajmować z perspektywy tutaj zwolenników państwa minimalnego, tak? Czyli to obecna sytuacja też dobrze pokazuje. Tak, gdzie państwo powinno według klasycznych liberałów chronić obywateli przed zagrożeniem wewnętrznym i zewnętrznym. No, tutaj mamy dosyć specyficzne zagrożenie zewnętrzne, bo jest to mały patogen,
ale no ewidentnie państwa nie były przygotowane na epidemię, mimo że wielu osób, wielu epidemiologów ostrzegało przed taką możliwością. Więc i to częściowo wynika z tego, że państwo się zajmuje już wszystkim, czy ludzie mogą chodzić do lasu, czy nie. Są lasy państwowe. Tutaj mamy Ministerstwo Sportu. Nigdy nie wiedziałem, po co jest Ministerstwo Sportu. Dlaczego rząd ma się w ogóle zajmować sportem? Czy... I turystyką też, tak? Bo tam... I turystyką, czy kulturą, tak? Tylko to jest tak naprawdę kropla w morzu wydatków, tak? No bo umówmy się, oczywiście możemy łatwo zlikwidować Ministerstwo Sportu i Kultury, ale największe wydatki państwa, no to są wydatki na emerytury, na służbę zdrowia, tak, edukację też, oświatę, tak? To są ogromne kwoty. Czy wiesz, jeszcze się zastanawiam z tej... Więc tutaj, tak, więc no tak z dnia na dzień nie zdemontujemy systemu emerytalnego, ale na przykład, no przecież państwo może się wycofać z oświaty, z edukacji, może stopniowo, może niekoniecznie, nie wiem, z podstawówek od razu, może najpierw liceów. Czy wiesz, w ogóle dla mnie absurdalne to jest szkolnictwo wyższe, tak? Czy szkolnictwo, no tutaj tak. Tak, czy może pozwolimy po prostu na większą obecność sektora prywatnego tutaj we wszystkim tym, co zajmuje się państwo. Tutaj dobrym przykładem może jest służba zdrowia, no bo ewidentnie coś jest nie tak, gdzie te silne obostrzenia zostały wdrożone częściowo dlatego, że ta służba zdrowia już była na granicy niewydolności przy kilkudziesięciu tych przypadkach dziennie nowych zarażeń, czy w sensie w innych krajach ta służba zdrowia stawała się, czy było ryzyko niewydolności przy znacznie większej liczbie zakażeń niż w Polsce, więc tu ewidentnie by się przydało większe urynkowienie tutaj i tego, jeśli chodzi o służbę zdrowia i o tym też jest ostatni podcast Instytutu Misesa Ludzkie Gadanie. Mhm. Znaczy, wiesz, w ogóle to i tak jest świetna sprawa, że w ogóle w Polsce w jakiś sposób się rozwinęły ten sektor prywatny przy służbie zdrowia. Absurdalne jest to, że cały czas płacimy takie same podatki na służbę zdrowia, ale no dzisiaj, nie wiem jak ty masz, ale często jak coś mi dolega, to po prostu idę prywatnie, bo jest szybciej, jest lepiej i przyjemniej, aniżeli czekać na naszą polską służbę zdrowia. No tak, no ja mam ubezpieczenie w PZU, więc też nie chodzę do państwowego lekarza. Ale wiesz, i to jest smutne, że to się w ogóle w żaden sposób nie wiąże z tym, jakie płacisz podatki na służbę zdrowia, tak? Bo... No tak, no i mamy taką sytuację, że bardzo wiele osób płaci dwukrotnie, tak? Bo raz płaci w podatkach, no ale później są takie kolejki i taka jakość, że i tak później płaci jeszcze za prywatnego lekarza. I tak samo jest, że przecież w oświacie i w edukacji, no nie jest tajemnicą, że bardzo wiele dzieci tak naprawdę nie uczy się w szkole, tylko może trochę się uczy w szkole, ale później tak rodzice posyłają te dzieci na prywatne korepetycje, więc też nie dość, że płacą pieniędzmi dwukrotnie, to jeszcze te biedne dzieci płacą dwukrotnie swoim czasem, tak? Bo po lekcjach, gdzie niczego się nie uczą, w państwowej szkole, ja mam młodsze rodzeństwo, więc wiem, jak to doskonale wygląda, później jeszcze muszą chodzić na jakieś prywatne lekcje. No, to jest absurd. Zgadzam się, ale wiesz co, muszę wejść w buty tego złego socjalisty. No i spytać, no wiesz, my tutaj wstrętni kapitaliści przecież tyle zarabiamy pieniędzy, więc nas stać na tę prywatną służbę zdrowia, czy tam prywatne posyłanie dzieci do prywatnych nauczycieli. Ale co z osobami, których nie stać? Teraz. Jak to widzisz z perspektywy wolnościowca? Czy oni mają umierać pod płotem, no bo nie będzie służby zdrowia? No teraz to przynajmniej, wiesz, ten człowiek czeka w kolejce, no to tam wyczeka te 2 lata, jeśli przeżyje, no to w końcu się dostanie do tego lekarza i powiedzmy, że mu pomoże. No ale w przypadku, kiedy wszystko byłoby prywatne, to jakby to wyglądało? No ale on teraz, on też płaci, tylko on płaci po pierwsze czasem i często jak musi czekać na wizytę u specjalisty, nie wiem, rok czy ileś, no to w tym czasie może się wiele wydarzyć i część pacjentów w tym czasie umiera, tak? No i albo płaci raz w podatkach, a później drugi raz z własnej prywatnej kieszeni, więc no
Tutaj, gdyby nie było przecież tych wszystkich wydatków państwowych, no to też podatki mogłyby być niższe, tak? I wtedy ludzie by mieli więcej pieniędzy i za te pieniądze tutaj mogliby by płacić za służbę zdrowia, czy przecież, tak jak mówisz, no, tutaj wraz z rozwijaniem się gospodarki rynkowej, wraz ze wzrostem dochodów, też coraz więcej pracodawców oferuje do pensji ubezpieczenie medyczne, bo no każdy wie, jaka jest sytuacja w służbie zdrowia, więc każdy chce mieć takie ubezpieczenie. To jest bardzo wartościowe dla pracownika. Tak? I pracodawcy to coraz szerzej i częściej oferują. A to co powiesz na taki pomysł, oczywiście przejściowy, nie idealny, że na przykład zmusić pracodawców do tego, żeby wykupywali prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Że każdy musi i na przykład te prywatne ubezpieczenia muszą obejmować jakąś tam, wiesz, bezpieczeństwo zdrowotne, ale nie ma wtedy państwowej służby zdrowia, no i masz tam takie urynkowienie w jakiś sposób tego rynku, no bo jest wybór, ludzie między sobą, znaczy te firmy między sobą konkurują, a jedyne co to doprowadzasz, że zmuszasz pracodawców do tego, żeby oni jednak kogoś ubezpieczyli. Czy to nie jest takie, wiesz, rozwiązanie na ten moment w jakiś sposób dobre, które poprowadzi nas bardziej tą stronę wolnościową? Tak, no może taki second best rozwiązanie, tak samo jak ja uważam, że obowiązkowe emerytury kapitałowe też są lepsze niż obecny obowiązkowy system emerytalny, gdzie ta część kapitałowa jest taka w niewielkim stopniu tutaj funkcjonuje po tym demontażu OFE i później tam przesunięciu tutaj zmiany nazwy OFE na PPK i tak dalej, tak? Więc oczywiście to nie jest idealny system, ale taki obowiązkowy system emerytalny kapitałowy, czy taki, tak jak mówisz, tutaj jakiś obowiązkowy system ubezpieczeń medycznych, ale prywatnych, no mógłby być lepszy niż obecna sytuacja. Okej, okay. Czy obecne czasy to są dobre czasy na wprowadzenie takich wolnościowych pomysłów, myślisz? Bo raczej, wiesz, to co sam powiedziałeś, efekt zapadki, raczej to idzie w drugą stronę, ale czy jakąś, nie wiem, pracą podstaw, robieniem takich projektów jak właśnie Instytutu Misesa Tarcza Antykryzysowa, czy jest szansa na to, żeby się przebić w dzisiejszych czasach? No jest szansa i tutaj gdybyśmy nie wierzyli w sens takiej edukacji ekonomicznej i tego typu pracy, no to pewnie instytutu by nie było, więc myślę, że zawsze jest dobry czas na wprowadzanie pewnych rozwiązań wolnościowych i mam nadzieję, że tak naprawdę ten kryzys też pokaże, że takie rozwiązania są pożyteczne i on częściowo już to pokazuje, no bo przecież nieudolność państw podczas tej epidemii, gdzie Trump mówi najpierw jedno, później drugie, no tutaj jest jasne, tak? Tutaj tak naprawdę na początku ten rząd rządowy, tam ośrodek amerykański miał olbrzymie problemy na przykład z produkcją testów. Dopiero gdy administracja zezwoliła prywatnym podmiotom na produkcję testów, ta produkcja ruszyła z kopyta. No więc też widać, że te rozwiązania prywatne, rynkowe, one tu funkcjonują. Czy mamy prywatne już aplikacje do śledzenia właśnie kontaktów, do wywiadu epidemicznego. Więc tak naprawdę jakby to na spokojnie sobie przeanalizować, to widzimy, że te rozwiązania oddolne, one to dużo lepiej wyglądają niż te działania państwowe, które są bardzo chaotyczne. Raz możemy wychodzić na spacer za chwilę, nie możemy, możemy wchodzić do lasu, nie możemy. No, no to jest absurdalne. Nie, no zgadzam się z tobą, choć widzę pewne zagrożenia i tym zagrożeniem jest to, jak ludzie postrzegają na przykład... Ludzie uważają w dużej mierze, że kraj, który najlepiej sobie poradził z koronawirusem, to są Chiny. Oczywiście ja się z tym nie zgadzam, bo uważam, że są inne kraje, które sobie lepiej z tym radzą, ale Chiny są często podawane jako przykład, który, wiesz, zamordystycznie kontrolują obywateli i dzięki temu udało im się powstrzymać koronawirusa. No i takie też inne małe zagrożenie to jest właśnie nasz polski rząd, który też mówi, że świetnie sobie radzi z koronawirusem i tubą propagandy stara się do tego wszystkich przekonać. Więc wiesz, my,
Analizując wiele różnych źródeł, możemy stwierdzić, że te prywatne rozwiązania są dobre, ale boję się po prostu, że gdzieś za mało o nas słychać. Dlatego też zachęcamy do śledzenia naszych podcastów oraz też śledzenia fanpage'a oraz strony Instytutu Misesa. Tak Ale jest. gorąco zachęcamy. Zresztą na koniec chciałbym, żebyś powiedział jeszcze kilka słów o Instytucie Misesa i nie tylko. Ale że właśnie, wiesz, te tuby propagandy rządowe niestety przekonują, że to właśnie rozwiązanie chińskie, że to rozwiązanie PiS-u rządowe, że to są te dobre rozwiązania, te państwowe. No, Tak, a to niestety nie jest prawdą, no bo jak przyjrzymy się bliżej, no to tak naprawdę sukces Chin wynika z tego, że tam wcześniej była epidemia SARS i po prostu mają doświadczenie w epidemii. To nie wynika ten sukces z tego, że jest to kraj autorytarny, bo przecież dobrze sobie z epidemią poradziły takie kraje jak Korea Południowa czy Tajwan. Gdzie mamy demokrację, więc ten przykład Chin jest kompletnie nietrafiony. zgadzam się. I cieszę się, że to powiedziałeś. Jeszcze kwestia właśnie to, o czym wspominasz, te kraje, które wymieniasz, są kraje azjatyckie, które nawet nie SARS, nie? Ale tam jest dochodziło do wielu epidemii, tam po prostu mentalnie społeczeństwo potrafi sobie z tym poradzić, oddolnie, tak mi się wydaje. A na przykład Europa ma z tym problem, czego dobrym w jakiś sposób przykładem są Włochy, pomimo tego, że powstało tam w pewnym momencie bardzo dużo regulacji, chyba nawet więcej niż w Polsce, to po prostu Włosi ich nie Tak. przestrzegali, bo mentalnie się nie zgadzali z nimi, tak? I to właśnie myślę, że gdzieś tym najważniejszym punktem tego kryzysu pandemicznego to jest człowiek i jego podejście do tego wszystkiego, a nie to, co mówi rząd. Myślę, możemy postawić tutaj kropkę i się zgodzić? Tak, zgadzam się. Dobrze, to już kończmy, bo też, żeby się to wszystko nie przeciągało. Jeszcze jeden temat tylko chciałem. Jak prywatnie się przygotowałeś do kryzysu? Wiem, że też prowadzisz bloga, stronę, fanpage'a. Nie wiem, jak nazwać tutaj poprawnie. Tak. Gdybym był bogaty. Tak, zgadza się. No, od jakiegoś czasu się zacząłem co chyba bardziej interesować finansami osobistymi i właśnie stąd też ten blog, na którego zapraszam. No i tam właśnie piszę o tym, jak dbać o swoje finanse osobiste i wydaje mi się, że ten kryzys też dobrze pokazuje, jak ważne jest to, aby odpowiednio zarządzać finansami osobistymi i jak ważne są oszczędności. I tutaj, no ja się tak przygotowałem na ten kryzys, że po prostu mam spore oszczędności i jestem w stanie przeżyć bez żadnych dochodów przez kilka, może nawet kilkanaście miesięcy, tak? Stworzyłeś Więc taką poduszkę finansową tak, sobie? mam po prostu dużą poduszkę, dopiero taka poduszka zapewnia mi pewien komfort. Zresztą mówi się, taki konsensus jest, że najlepiej od 3, a najlepiej 6 miesięcy wydatków, aby mieć zawsze możliwość przeżycia dzięki takiej poduszce finansowej, jakby opłacenia 6-miesięcznych wydatków. Okej, ale gdzie najlepiej składować te pieniądze? Czy chować do skarpety, czy wrzucać na jakąś lokatę, czy inwestować w złoto, bo to jest też temat, którym się bardzo mocno interesujesz, czy może, nie wiem, kryptowaluty? No tak, to jest inna sprawa. Tutaj, jeśli chodzi o tę poduszkę, no to ta poduszka jest taka awaryjna, trochę kryzysowa, więc dobrze, aby była w jakichś takich płynnych środkach, tak? Więc to może być lokata, może być zwykłe konto, tak naprawdę jakieś oszczędnościowe, czy nawet zwykłe konto, tak? Po prostu, aby mieć środki na takie bieżące funkcjonowanie. Natomiast, no, jeśli chodzi o inwestycje, no to tutaj to jest złożona kwestia. No, w długim terminie tutaj inwestowanie tak naprawdę w rynek akcyjny szeroki daje chyba najwyższe stopy zwrotu. Natomiast warto też mieć zawsze, i ja też tu mam trochę złota, i to jest też, mówi się tak, około 5% portfolio, może nawet 10% portfolio by mieć złota, bo złoto ma taką właściwość, że jest nieskorelowane z innymi aktywami, tak? Czyli jak coś się dzieje złego z innymi aktywami, to niekoniecznie ze złotem. I rzeczywiście widzieliśmy, że podczas tego kryzysu może jakoś złoto nie, tam nie było rajdu na złocie, ale podczas gdy inne aktywa spadały na łeb, na szyję, to złoto tutaj miało, jak to się mówi, performowało najlepiej, zdecydowanie, tak? Taka stabilna przystań, mówisz, było złoto. Tak, taka stabilna. A teraz
Ale ogólnie nawet urosło kilkanaście procent. Teraz jest to już powyżej 1700 dolarów za uncję. Tak? Więc to jest ta druga noga, którą się przygotowałem na ten kryzys. To znaczy miałem trochę funduszy ulokowanych po prostu w złocie i jak to się zaczęło, to też trochę jeszcze dokupiłem złota. I ja zacząłem tak naprawdę złoto kupować, jak cena złota przekroczyła 1400 dolarów za uncję. Wtedy uznałem, że ten trend boczny, w którym złoto tkwiło przez kilka lat, że on się osiem kończy i prawdopodobnie się zaczął rynek byka. I tutaj od tamtego czasu jakoś stopniowo dokupuję złoto. Okej, okay, skoro w takim razie tutaj przekonujesz, że będzie ten rynek byka, czyli będzie złoto nam wzrastać, to powiedz, jak można zakupić złoto? No bo domyślam się, że nie trzymasz sztabek w domu, tak? Że to nie jest tak, że przychodzisz gdzieś tam do jakiegoś pana i mówi, no ja poproszę tam 10 gram z tej sztabki, on ci tam daje i tak dokupujesz złoto. Na czym to polega? Bo myślę, że mało osób to wie. Mam, jak Sknaus ma kwacz, mam taką wannę ze złotymi monetami. I kąpię się tam czasem. Tak, i kąpię. Nie, no oczywiście też ja nie chcę tu jakoś doradzać też, bo to różnie może być, tak, ale wydaje mi się, że jakby sytuacja fundamentalna jest taka na rynku złota, że mamy niskie stopy procentowe, bardzo tutaj wzrost długu publicznego, taką gołębią politykę monetarną i fiskalną i że to powinno raczej wspierać cenę złota, tak? Tak, natomiast jak kupować złoto? No, ja mam jedną monetę, mam jedną uncjową monetę, mam, więc mam też fizyczne złoto, ale resztę złota mam po prostu, kupuję ETF-y na złoto, tak? Czyli fundusze, które mają za zadanie replikować, naśladować cenę złota, tak? Czyli ich wartość zmienia się zgodnie tutaj ze zmianami wartości złota i mi to wystarcza, no bo ja jestem zainteresowany zmianami właśnie ceny złota i takie fundusze wydają mi się najłatwiejszym sposobem, najwygodniejszym sposobem inwestowania w złoto. Okej, okay. A są jeszcze jakieś inne sposoby, na przykład, że zakupujesz jakby... Masz poświadczenie, że kupiłeś jakąś część złota? No można tak, można, są certyfikaty, są kontrakty terminowe, tak, można w tylko fizyczne złoto inwestować, różne po prostu w monety. Tu też ważne, jakby ktoś chciał monety, to lepiej te monety bulionowe, a nie numizmatyczne, bo wtedy się płaci więcej, się płaci tę premię za, powiedzmy, wartość numizmatyczną, więc to, i one są mniej płynne, więc to bez sensu. I tu jeszcze a propos złota, no to złoto też, ono nie zawsze jego cena rośnie, tak, też aby każdy był świadomy, że są na przykład w latach 80., 90. cena złota cały czas spadała, więc są takie okresy, gdzie niekoniecznie złoto nas chroni przed inflacją czy przed czymś, tak? Tak, podczas takie słynne to są te nożyce, nie? Finansowe czy tam ekonomiczne, podczas odkryć geograficznych i rozwoju tam właśnie wydobycia złota, przecież wtedy też doszło do załamania trochę rynku. Między innymi powrot na przykład do pańszczyzny. Takie miejsca historycznie miały, takie wydarzenia się odbywały, że złoto spadało, ale myślę, że tak patrząc z szerokiej perspektywy, no to złoto cały czas rośnie, no i jest w jakikolwiek sposób odporne na działania rządów, tak? No, tam dodrukowanie pieniędzy, ono jest zależne tylko od tego, ile ludzi są w stanie wydobywać, a to jest dość stabilna ilość. Więc to tak, no o ile po prostu nie inwestowałbym 100% kapitału w złoto, o tyle taki na przykład 5-10% kapitału, może 15% w takich czasach szalonych, jakie są obecnie, tak? No ale no, po prostu by nie inwestować tutaj całego kapitału w złoto, nie? Okej, okay, to jeszcze tylko jedna rzecz, tak cię spytam, kończąc już ten temat złota, w ETF-y, tak? Ty gdzieś tam... Tak, mam rachunek maklerski, no i w ramach tego rachunku maklerskiego inwestuję w ETF. Czy każda osoba, na przykład jakiś tam Kowalski, który zarabia średnią pensję, chociaż ta średnia pensja to medianę może, o, tak lepiej, jest w stanie sobie też zakupować takie ETF-y, czy ma taką możliwość? Oczywiście, tak. Tak, ma taką możliwość. Nie trzeba kupować nie wiadomo ilu ETF-ów.
No ile to też jest bezpieczne w taki sposób, czy taka firma nagle nie okaże się Amber Gold i wiesz, tam żartuję sobie troszkę, ale wiesz, chcę też takie... Nie, no wydaje mi się, że te domy maklerskie no, to są raczej poważne instytucje, które istnieją już od N lat na rynku polskim, więc raczej nie powinny zbankrutować. No. Czyli mówisz, nawet jeśli złoto będzie kosztowało tam, nie wiem, 100 tysięcy za uncję, to też się jakoś wypłacą? Nie, no żartuję. Oczywiście takich radykalnych rzeczy raczej się nie spodziewamy, ale chociaż nie wiadomo, jak będzie z inflacją. Dobrze, ale to jest bezpieczne w miarę, gdzieś tam też polecasz i też można o tym poczytać na twoim blogu, między innymi. Jeszcze nie, ale niebawem będzie wpis też o złocie, o inflacji, tak. Jeszcze spytam, nazwa blogu pochodzi stąd, że byłeś na skrzypku na dachu i nagle stwierdziłeś, to jest genialny pomysł, gdybym był bogaty? To jest tajemnica biznesowa, marketingowa. A, dobrze, dobrze. Nie, nazwę wymyślił mój kolega, bo to razem prowadzimy wspólnie tego bloga, to nie jest tylko mój blog i on taką nazwę wymyślił. Dobrze, to w takim razie jeszcze chciałbym cię na koniec jak już spytać, czy mógłbyś nam coś powiedzieć o Instytucie Misesa, który reprezentujesz w jakiś sposób, żeby też tak zachęcić osoby do przeczytania właśnie jakichś rzeczy, które tam się znajdują i czym się tak też w ogóle ogólnie summa summarum zajmujecie? Jasne, no tutaj Instytut, oficjalna nazwa to teraz Instytut Edukacji Ekonomicznej imienia Ludwika van Misesa, w skrócie Instytut Misesa. No i jak ta nazwa mówi, zajmujemy się edukacją ekonomiczną. Mamy chyba na naszej stronie www.mises.pl, mamy największy chyba zbiór tekstów ekonomicznych, libertariańskich, wolnościowych w polskim internecie. Można się tam wielu ciekawych rzeczy nauczyć. Też naszą taką tutaj działalnością prężną jest wydawnictwo. Wydajemy wiele książek właśnie ekonomistów austriackich, czy to Mises, czy noblista Hayek, czy Rothbard, ale także nowsze pozycje. Teraz właśnie trochę idziemy z duchem czasu, zaczęliśmy, no trochę też sytuacja wymusiła, ale zaczęliśmy też webinary, właśnie podcasty, ludzkie gadanie. Audiobooki też chyba dobrze kojarzę? Tak, tak, też mamy audiobooki, więc tutaj no zajmujemy się edukacją ekonomiczną z naciskiem na szkołę austriacką oczywiście. No i naszym celem jest jakby poprzez tę edukację ekonomiczną jakby pokazywanie, dlaczego tutaj własność prywatna jest ważna, tutaj jakie działania z zakresu polityki gospodarczej nie są takie korzystne dla gospodarki, tak? Tak, aby tutaj człowiek mógł świadomie, nie wiem, głosować, czy świadomie zrozumieć w ogóle, jak działa gospodarka. I w ten sposób, no taka... To nie jest taka krótkoterminowa działalność, choć tutaj też no, staramy się być takim think tankiem, ale bardziej to jest taka długo, ja to tak widzę, tak? Taka bardziej długoterminowa, długofalowa działalność, taka praca u podstaw, tak? Gdzie wydaje nam się, że tylko społeczeństwo wyedukowane ekonomicznie może być prawdziwie wolnym społeczeństwem. Okej, okay, czyli na przykład jeśli ktoś by zadał takie pytanie, które dość często się pojawiają, szczególnie wśród osób młodych, jakie książki, jakie dzieła polecacie, jaką stronę internetową polecacie, żeby zapoznać się z literaturą wolnościową, to strona Instytutu Misesa to jest idealne miejsce. Tak jest, tam jest bardzo dużo tekstów, no i oczywiście książki właśnie Ludwika von Misesa, Hayeka, Rothbarda, czy Hazlita, teraz będzie w tym roku chyba tutaj będziemy na nowo wydawać ekonomię w jednej lekcji. No, mamy taki projekt związany z tą książką, bo ona się bardzo dobrze sprzedaje. Właśnie jest na początek edukacji ekonomicznej bym każdemu polecił właśnie ekonomię w jednej lekcji Hazlita. O, dziękuję. To jest bardzo dobrze rzecz do polecenia właśnie jaką książkę. Mam jeszcze dwa pytania do ciebie od tutaj osób z grupy Niskie Składki. Można tam zadawać pytania na nasze podcasty, jasne. Jakby ktoś był chętny. Zachęcamy też do naszego fanpage'a. Też można poczytać o ekonomii i nie tylko. Maciej Pańków pyta, planowanie przestrzenne, a wolny rynek. Czy da się to jakoś pogodzić, twoim zdaniem? Dobre pytanie. No, myślę, że z takiego wolnościowego punktu widzenia, no,
Nie jest konieczne takie planowanie przestrzenne. Inaczej, jak to powiedział Hayek, właśnie no, zawsze mamy planowanie. Kwestia jest taka, czy planować mają oddolnie jednostki, czy ma być jakiś centralny planista, który ma planować, w tym wypadku ma planować nam przestrzeń, tak? Tak naprawdę, jak sobie zobaczymy te plany zagospodarowania przestrzennego, one generują duże problemy, bo one mówią, że na przykład tu może być tylko taki sklep, a tu taki biznes nie może być, bo to zakłóci tam spójność planu, tak? No i tu mamy już pewne regulacje, to hamuje przedsiębiorczość. A no, umówmy się, no, te gospodarki przecież doskonale funkcjonowały wiele lat bez tych planów, tak? Bez takiego planowania przestrzennego. Czy jak sobie jeździmy po świecie i podziwiamy średniowieczną architekturę, no to ona przecież powstawała w dużej mierze spontanicznie też, nie? Znaczy tak, też były jakieś tam czasem samorządowe czy oddolne inicjatywy, tam na przykład na temat podkrycia dachu, gdzieś tam się pojawiały takie rzeczy. Czyli mówisz, że gdzieś tam oddolnie takie rzeczy okej, ale centralnie, żeby to nie było w żaden sposób narzucane. Tak, no może powiedzmy na poziomie gminy, tak, czy jakiegoś takiego wspólnoty mieszkaniowej, tak. No, oczywiście, no pewnie dobrze tam z jakiegoś punktu widzenia estetycznego, by to nie był jakiś kompletny miszmasz, tak, no No tak. ale. Znaczy to No, ale też przywołuje czasem, wiesz, inne rzeczy, że na przykład są te ciągi powietrzne w miastach i one powodują przewietrzanie się miast, i żeby to, wiesz, zachować, żeby. tak. S-s-s-są takie rzeczy, które gdzieś tam. No. Tak, ale też teraz się rozwija też koncepcja innego noblisty, tutaj Romera, jest koncepcja prywatnych miast. No to pewnie by tam też były jakieś takie regulacje, tak, w takim prywatnym mieście. Możemy sobie wyobrazić, że w regulaminie tego miasta by tam były jakieś zapisy, które by określały, że no nie wiem, tak, że może rzeźnia nie powinna być obok basenu, no, czy coś takiego, No tak? jasne, jasne, jasne. No, okej. Rozumiem, że uważasz po prostu rynek w jakiś sposób to ureguluje i to będzie po prostu działało. Ale no, gdzieś tak oddolnie ktoś tam No może to regulować. tak. Obecnie po prostu jest taki problem, że też tych brak planów jest problemem, bo wtedy przedsiębiorca nie wie, czy może otworzyć gdzieś biznes, bo nie wie, czy za ileś lat na przykład urzędnik mu nie powie, a że tutaj jednak my mamy inne plany co do tej przestrzeni, więc brak planów też jest pewnym problemem, ale on wynika no, z obecnych uwarunkowań instytucjonalnych. Tak? Ale Dobra. myślę, że tak jak mówisz, rynek by sobie jakoś z tym poradził. Okej, dobra. To w takim razie jeszcze pytanie od Amadeusza Kopański dotyczące tarczy. Dlaczego tarcza antykryzysowa Instytutu Misesa wygląda tak biednie? I tam w dalszej części tylko zawarto klasyczne rozwiązania, na wszystko obniżyć podatki, podnieść stopy procentowe. No nie wiem, czy biednie, no po prostu Znaczy, to nie jest moje tutaj. zdanie. A ja przy okazji tego spytam tylko, czy jest szykowana jakaś druga wersja tutaj waszej tarczy? No bo tam rząd przygotował tych tarczy kilka, więc czy u was też będzie? Tak, właśnie. No tutaj też powstawały komentarze na bieżąco, które komentowały te różne regulacje, ale pracujemy tak, że tutaj może uchylę trochę rządka tajemnicy, pracujemy nad trochę większym raportem właśnie na temat polityki gospodarczej w tych czasach. Więc Jesteśmy pierwsi, którzy o tym poinformują. tak, Te niskie składki. niskie składki, breaking news. Więc mam nadzieję, że może ta tarcza będzie bardziej rozbudowana, ale no, to tak jak się mówi, że cała filozofia to są przepisy do Platona, tak cała ekonomia to są przepisy do Smitha, więc my też tylko mamy takie przepisy po prostu do Smitha i odwołujemy się do takiej klasycznej myśli ekonomicznej. Szkoła austriacka w pewnym sensie kontynuuje tę klasyczną myśl ekonomiczną, więc tutaj nam się wydaje, że no, takie rozwiązania, obniżka podatków jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem. Dobrze, dobrze. No ja ci dziękuję za naszą wspaniałą tutaj rozmowę. Mam nadzieję, że ktoś tam udało się komuś pozostać z nami tutaj do końca i wysłuchać wszystkiego. Mam nadzieję też, że uda nam się jeszcze spotkać i te wolnościowe pomysły Jasne. uda jakoś się przebiją do mainstreamu i będą wprowadzane. No i dożyjemy chociaż państwa minimum. Chociaż wiem, że ty byś chciał Oby, akapłat. oby, oby. Akapłat. Dobrze. Także dzięki za zaproszenie i dziękuję tutaj za rozmowę i za wysłuchanie nas.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia.